Dzień dobry, ja tu tylko na chwilunię, potem zacznę naprawdę tego vloga, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Już nie wspomnę o kolorze włosów, ale zobaczcie, ile tego! No, super. W ogóle wiecie co? Dobra, potrzebuję je ufarbować. Ale jakbym wszystkie takie miała? No. Ciekawe, ciekawie by to wyglądało. Jest taka pani, która ma właśnie na całej długości takie długie, piękne swoje siwe, srebrne włosy. Natomiast nie wiem, czy to by dobrze wyglądało jednak. Także coś z tym zrobimy. No, a tymczasem dzień dobry! No dzień dobry w takim razie, witam. Chciałam tutaj w takim troszkę bardziej wiosennym anturażu, tutaj chciałam pokazać Wam kwiatki, jak pięknie rosną moje mamy. Już troszkę taki akcent wiosenny, bym powiedziała, kolorowy, ale trochę ten kadr tak głupio wygląda, więc ciężko tutaj w ogóle coś ustawić, więc nie będzie. Nie będzie aż tak wiosennie, w każdym razie już coś tam się pojawia, już wiecie, pączki na drzewa gdzieś coś, więc no, powoli, powoli. Słuchajcie, w ogóle jaki fail... Jaki fail? Przyjechałam i nie wzięłam ze sobą tych produktów do usuwania, do ukrywania odrostu. I tak to wygląda. I o ile tutaj mam wrażenie, nie wiem, albo ja po prostu gorzej widzę, albo tu jest na tyle ciemno, że tak się to jakoś zlewa, natomiast w świetle dziennym to wygląda bardzo źle. Bardzo. Więc słuchajcie, po pierwsze już wiem, że muszę coś z tym zrobić, po drugie nie mam jak na razie jechać do fryzjera, więc stanęło na tym, że chyba... Muszę kupić farbę do włosów. No, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Część z Was pewnie pomyśli, że nie. Część, że super, pewnie ja farbuję w domu i wszystko jest fajnie. Zbierałam bardzo różne opinie o farbie, którą wrzuciłam na Instagram. No i niestety z drogeryjnymi farbami jest ryzyko. Nie mam jak jechać do sklepu, słuchajcie, fryzjerskiego, bo one są w sobotę otwarte do 14, więc w ogóle nie ma jak tam jechać. Albo na przykład w tygodniu, nie wiem, do 17 czy coś, więc... Więc nie zawsze jestem w stanie załatwić takie rzeczy. W każdym razie, no zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale chyba pierwszy przystanek dzisiaj, pierwsze co jadę do Rossmana, kupić właśnie ten produkt Pantene i sobie tak na szybko, wiecie, tutaj przejechać po tym odroście, bo bardzo źle się z tym czuję. Po prostu nie podoba mi się to i tak jak wiele mi rzeczy nie przeszkadza, bo wiecie, generalnie na siebie nie patrzymy za bardzo, chyba że spojrzymy w lustro. I jakoś wiele rzeczy innym może się nie podobać, mogą oceniać, wiecie, widzieć, a my na co dzień tak normalnie nie widzimy pewnych rzeczy, chyba że tak jak mówię, spojrzymy w lustro. Natomiast to jest coś takiego, co wiem, że ach, że rzuca się w oczy i że jest takie, że to już źle wygląda. Więc tak, trzeba będzie coś z tym zrobić, więc myślę, że pierwszy przystanek dzisiaj to Rossmann albo jakikolwiek sklep, gdzie można kupić właśnie ten produkt. Ja sobie właśnie tutaj jeszcze zrobiłam kawę, więc właśnie zaraz dopijam i... Jadę, bo mam, słuchajcie, plany różne. Jeszcze bym chciała na chwilę podjechać do Biedronki może, albo do Lidla. Właśnie zanim jeszcze tam pojadę, tak naprawdę robić różne przyjemne, fajne rzeczy w towarzystwie. Ale jeszcze przy okazji dwie paczki na mnie tutaj czekały, obie z Basic Lab, więc otworzymy sobie je razem, pokażę Wam, tutaj są jakieś nowości właśnie. Jedne mniejsze, a drugie takie konkretne nowości, że w ogóle nie widziałam czegoś takiego. Zaraz Wam wszystko pokażę. Mam tutaj takie dwa produkty i to jest lekka emulsja ochronna SPF 50 PA4+, PPD52,3. Nie wiem, słuchajcie, bo ja testowałam lekka emulsja, chyba ten wcześniej, tę wersję też testowałam wcześniej, no nie do końca się ona u mnie sprawdziła, więc dla osób, którym się super sprawdza, myślę, że to jest fajne rozwiązanie, wiecie, większa pojemność, większe pojemności zazwyczaj taniej wychodzą, więc jeżeli używamy regularnie, no to myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, czy na wyjazd na przykład, wiecie, lato się zbliża, więc najczęściej wtedy po prostu używamy, albo więcej osób używa tych SPF, bo nie każdy nadal używa po prostu codziennie, no ale jakby myślę, że to jest dobry moment, że ewentualnie, jeżeli Wam się podoba, ja jej chyba jeszcze dam szansę kiedyś, bo generalnie rozmawiałam z kilkoma osobami i jeszcze jest taka opcja, że można ewentualnie ten krem po prostu wklepać. Ja nie próbowałam takiej metody aplikacji, po prostu ja go rozcierałam na twarzy i mi się tam, wiecie, trochę mazał, ale właśnie może trzeba go wklepać i wtedy trochę lepiej będzie wyglądał, trochę lepiej mi się sprawdzi, także ja chyba jeszcze kiedyś mu dam szansę, no ale zobaczymy. Liftingujące serum pod oczy i na powieki z 10% kompleksem peptydów i ceramidami, odżywienie i ujędrnienie. I tutaj słuchajcie, mam taką zagwozdkę. Bo właśnie o to chodzi, że Basic Lab wypuściło pewne bestsellery, które oni mają właśnie w większych pojemnościach. I to, słuchajcie, to niby jest serum.
Ja mam w ogóle dwa chyba różne serum. I to jest w ogóle w takim opakowaniu z pompką. No nie wiem, jak odkręcę, to już tak jakby będzie otwarte, więc wolałabym chyba nie. Natomiast te, co ja mam, one są takie wodniste, a tutaj... Wydaje mi się, że to jest... Opakowanie mi sugeruje, że to jest krem. Że, w sensie, że może kremowa konsystencja bardziej, że nie wodnista jakaś, bo jak wodnista, to chyba zrobiliby, nie wiem, większą pipetę, w sensie większe opakowanie z pipetą. Nie wiem, słuchajcie, także... No, jak coś zużyję sobie, może wiecie, do oczu, żeby tam... O, do oczu... pod oczy, żeby nie otwierać po prostu wszystkiego. To sobie przetestuję i zobaczę, co to jest. Słuchajcie, tu jest druga paczka. I tutaj w ogóle... To jest w ogóle hit. Bo to są produkty do higieny intymnej. Bardzo dla kobiet skierowana paczka i oferta. Natomiast myślę, że może być to nawet i bardzo potrzebne. Ja się wcześniej nie spotkałam. Słuchajcie, o ile żel do higieny intymnej jest mi znany, wiecie, tu jest akurat prebiotyczny żel do higieny intymnej, właśnie taka nowość. Tu jest opakowanie, które właśnie tak wygląda i powinno, tak, ma pompkę, tak wygląda. Więc żel w ogóle spoko, myślę, że to jest bardzo, wiecie, taki podstawowy produkt, powiedzmy, dla kobiet. Słuchajcie, to są tu jeszcze dwa inne produkty. Tak wyglądają, czekajcie. I mamy tutaj kojący olejek intymny i ujędrniający olejek intymny. Przeczytam Wam. Kojący odżywia i regeneruje skórę oraz niweluje podrażnienia. Zapobiega powstawaniu krostek po goleniu, łagodzi otarcia i podrażnienia na skórka po sporcie lub seksie. Receptura zawiera 5% estrów zostropestu plamistego, który nawilża oraz redukuje podrażnienia i stany mikrozapalne. Bisabol o działaniu kojącym, fitosferole utrzymują optymalne nawilżenie oraz ceramidy, które przywracają integralność bariery hydrolipidowej na skórka. I drugi, ujędrniający, skutecznie uelastycznia i ujędrnia delikatną skórę okolic intymnych. Można go stosować w okresie ciąży, połogu i menopauzy, by wzmocnić elastyczność naskórka. Bogata formuła zawiera 5% estrów zostropestu plamistego, redukujących podrażnienia oraz stany mikrozapalne, 2% peptydu argireline Youth o działaniu ujędrniającym i wygładzającym strukturę skóry oraz ceramidy wspierające regenerację naskórka. Oba olejki doskonale się wchłaniają, dając efekt dry touch, bez wrażenia tłustej warstwy. Olejki przeznaczone są do użytku wyłącznie zewnętrznego i nie powinno się ich stosować na uszkodzoną skórę. Niewielką ilość olejku należy nanieść na czystą i suchą skórę okolic intymnych, zewnętrzne partie i delikatnie wmasować. I myślę, że ja się po prostu nie spotkałam wcześniej z takimi kosmetykami, a myślę, że jest taka potrzeba, bo tak jak mówię, tutaj przeczytałam właśnie, że mogą z nich korzystać właśnie kobiety, które gdzieś tam mają na przykład jakieś podrażnienia, tak, po goleniu, podrażnienie na skórkę, jakieś otarcia na przykład właśnie, czy po uprawianiu seksu, czy na przykład sportu, albo właśnie ten drugi w okresie menopauzy, czy w okresie połogu, w okresie ciąży. Bardzo ciekawe produkty, powiem Wam szczerze. No ja się mówię, tak jak wcześniej się z tym nie spotkałam, więc... Nawet nie wiedziałam chyba, że można stosować takie produkty, no po prostu albo nie było to jakoś tak bardzo rozpromowane, może też akurat nigdy nie miałam jakichś problemów, żebym szukała po prostu takich rzeczy, natomiast jakieś otarcia właśnie często się zdarzają, ale jakby no wydawało mi się, wiecie, po prostu jest, zniknie, prawda, no wiadomo, że trzeba poczekać, aż chwilę się zagoi. A tu okazuje się, że można sobie jednak jakoś pomóc, więc nie wiem, dajcie znać, czy słyszeliście o tych produktach, czy może już je używacie, czy w ogóle na przykład używacie innych takich produktów i to było na rynku i to wcale nie jest jakaś nowość. Dla mnie jest, powiem Wam, spora. I myślę, że bardzo fajnie, że właśnie powstają takie kosmetyki, bo jest to tak naprawdę taki... Mam wrażenie, taki duży krok w kierunku tego, żeby tak polepszyć na przykład komfort po prostu kobietom. Także naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, więc jestem ciekawa Waszego zdania również. Mówię, czy używaliście takich produktów wcześniej? Czy na przykład potrzebowałybyście, ale nigdy też nie wpadłyście na to, że w ogóle mogłoby coś takiego być, bo nigdy nie było, mówię. Że do higieny intymnej to jakby jest standard, prawda? Wszyscy jakby gdzieś tam o tym mówią, ale żeby powstawały jakieś właśnie takie olejki?
Ja się z tym nie spotkałam, także dajcie znać, jestem bardzo ciekawa po prostu waszego zdania. A tymczasem, słuchajcie, ja dopijam kawę w takim razie. Już się w ogóle tak pięknie, mam wrażenie, wiosennie ubrałam. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. Założyłam tak, bluzkę z Kosa. To jest bluzka, która ogólnie z Kosi ją kupiłam w Szwajcarii, jak byłam, w Zurichu. Taką mam pamiątkę. I założyłam moje spodnie, mam jeans. I bardzo się cieszę. I słuchajcie, zakładam do tego super stary. I mam ten płaszcz jeszcze, właśnie ten płaszcz wełniany z Zary. Może jak nie zapomnę. I znajdę jeszcze link, to wam go podlinkuję. Może jeszcze będzie. I mam wrażenie, że już tak trochę wiosennie tak się poczułam. Ale ogólnie wiecie, te rzeczy są ciepłe, więc tylko te gołe kostki na razie testuję. Ale że dzisiaj jest taki piękny i ciepły dzień, to stwierdziłam, że lepszej okazji nie będzie. I już tak trochę chyba chcę po prostu założyć coś takiego innego. A ta bluzka w ogóle też jest po prostu bardzo, powiem, że bardzo gruba, jak na to, że to jest po prostu bawełna i bluzka na długi rękaw. To jest naprawdę taka grubsza, fajna, solidna bawełna. I ona też jest taka, że się za bardzo nie rozciąga, więc czuję się w niej tak komfortowo, ale tak ciepło. W sensie, że bardzo, bardzo dobrze, bardzo komfortowo i ona jest taka, mam wrażenie, też bardzo jakościowa. Dobra, no nie będzie tego tutaj niestety widać. Włożyłam ją sobie w spodnie, tak jak nigdy, ale mi się mega podoba też, powiem wam, jak sobie właśnie wkładam koszulkę właśnie w te spodnie. Dlatego, że czuję się tak... Czuję się tak, nie wiem, młodo? Może to głupio zabrzmi, ale trochę tak, nie wiem, tak jak nastolatka? Nie wiem dlaczego, ale tak mi się jakoś... Albo może to jest kwestia tego po prostu tej zimy, tego wszystkiego. No i tego, że mam wrażenie, że moja figura jednak się trochę zmieniła i po prostu czuję się tak lekko. I mam wrażenie, że tak fajnie wygląda, więc chwilowo jestem zafascynowana po prostu, jak to dobrze może wyglądać, jak się włoży bluzkę w spodnie. A powiem wam, że też ta bluzka, ona nie jest aż taka długa, jak standardowo na przykład bluzki na długi rękaw, wiecie, takie t-shirty, takie bluzki na długi rękaw noszę i kupuję. Ona jest taka trochę krótsza, mam wrażenie, więc to też lepiej wygląda. No dobra, to tyle, słuchajcie, z rzeczy, które mam na sobie i które tutaj na mnie czekały. Zaraz się zbieramy właśnie i jedziemy. I potem wam poopowiadam resztę, zobaczymy, jakie tam plany będą. Ja mam sporo, ale trzeba je zweryfikować mocno, tak myślę. Także co mi się uda załatwić jeszcze teraz, to się uda, a potem zobaczymy. No i chyba pierwsze co, to jakiś Rossmann, bo to... Chociaż z drugiej strony, wiecie, jak zapomnę, to... to zapomnę i będę się czuła pewnie normalnie. Ale nie, to nie wygląda dobrze po prostu. I to mi akurat przeszkadza. To jest jedna z takich rzeczy, które mi przeszkadza. Wiele mi nie przeszkadza jednak, ale to tak. Kompletnie nie mam tutaj jak postawić, słuchajcie, aparatu, a chciałam sobie i pogadać chwilę i przy okazji nałożyć to na włosy. Kupiłam, także zaraz nakładam na te odrosty, żeby jakoś wyglądać, a będę szukać farby po prostu. Też stresuję się samym farbowaniem. Zobacz, jaki ładny kolor. Ładny kolor, ładny, tylko te odrosty. Słuchajcie, ogólnie plan jest taki, że umówiłam się i dziś spędzam, no powiedzmy popołudnie, dzień z moją bratanicą. Także zabieram ją do portu, bo wymyśliła sobie, że chciałaby po prostu jechać do portu jakiś czas temu i pomyślałam, że w sumie skoro ja mam czas, a jeszcze coś potrzebuję znaleźć i dla siebie, i dla mojej mamy, to pomyślałam, że akurat możemy się wybrać, ja sprawię jej przyjemność, no i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, więc jestem troszkę podekscytowana, wiecie, ale nie wiem, jak się chodzi z dzieckiem po sklepach. Czy w ogóle uda mi się załatwić coś, co ja zaplanowałam, czy raczej nie? Więc bardzo, bardzo się wszystko okaże i wiem, że może być zupełnie inaczej, niż ja to zaplanowałam. Wolałabym, żeby nie, bo ja nie jestem osobą, która jakoś łatwo zmienia swoje plany i łatwo się godzi z tym, że to, co ja zaplanowałam, się nie wydarzyło na przykład. Więc mam nadzieję, że wszystko, wiecie, pójdzie gładko, sprawnie, bardzo przyjemnie i że każdy będzie miał, wiecie, z tego wyjścia to, co potrzebuje. Więc zobaczymy. No ale taki właśnie jest plan. Ja też jadę przy okazji, słuchajcie, odebrać moje książki, bo właśnie zamówiłam je tam do portu, do Empiku. I jeszcze też czekam na jedną przesyłkę, ale tato już w ogóle też nie wiem, gdzie przyjdzie w sumie, no ale zobaczymy. No i tak. Odpakowałam to na razie tyle, więc kończę chyba.
I nałożę sobie to na te odrosty i słuchajcie, w drogę. No bardzo ładny ten kolor. No, w taki będę celować. I wydaje mi się, że jestem na poziomie mniej więcej 7. Ale ja nie mam żadnej wiedzy tak naprawdę. Po prostu. Fryzjer mi powiedział, że mniej więcej na poziomie 6-7. No to uznałam, że już się wypukały trochę, to bardziej 7. Taka była moja pokrętna analiza. Więc nie, żeby ktoś się sugerował tym, że ja coś wiem, bo nic. Oglądam sobie zdjęcia, wiecie, na farbach opakowań, więc myślę, że to też jest w ogóle bardzo zły sposób wybierania sobie koloru farby. Wybrać, jak wygląda na opakowaniu, prawdopodobnie wyjdzie zupełnie inaczej. Ale o tym wam opowiem już, jak wybiorę, jak kupię, bo mam polecenie jedno, które chyba chcę sprawdzić, także to wiecie. A jeszcze inne rzeczy to... No właśnie, chciałabym może do IKEA wejść, może się uda, może co, może Home & You, może jakieś tam takie rzeczy. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale ogólnie cieszę się, bo spędzimy sobie tak z pół dnia razem, myślę, więc będzie ciekawie na pewno. Dobra, to ja dokończę to co jeszcze nie zaczęłam i widzimy się później. Muszę zostawić jedną torbę w aucie i biorę drugą i lecę, bo to już ciężko było tę nosić, także powiem wam, piękna pogoda się zrobiła, cieplutko, przyjemnie i całkiem dobrze nam idzie, powiem wam, a grzeczniejszego dziecka to w ogóle nie widziałam jeszcze. Także bardzo dobrze nam idą ogólnie zakupy, chodzenie, cały sklep już przeszliśmy, ale okazuje się, że musimy wrócić w jedno miejsce, bo właśnie chciałam jeszcze kupić prezent. Jakoś tak ciemno się zrobiło, a tak naprawdę jeszcze nie ma nawet golden hour. No, także idę i nawet nie jestem umęczona, powiem wam, naprawdę, a zakupy bardzo udane. No i znalazłam piękne miejsce. Słuchajcie, przychodzę dnia następnego, dlatego że wczoraj dzień skończył się bardzo późno, więc jak już wróciłam tutaj po 11 chyba, to stwierdziłam, że już jest za późno, już jestem trochę za bardzo zmęczona, żeby jeszcze coś nagrywać, zresztą jest ciemno, więc mówię, na spokojnie, przyjdę dzisiaj. I mam tutaj, powiem wam, takie różne zakupy. Zakupowy miszmasz, ale pokażę wam, bo jest tutaj trochę prezentu, trochę rzeczy właśnie, po które pojechałam, więc cieszę się, że załatwiłam. Ogólnie wczoraj mieliśmy, powiem wam, super taki rodzinny dzień. I ogólnie to wyjście nam się udało i potem właśnie posiedzieliśmy, także naprawdę było super. Więc jestem zadowolona i myślę, że jeszcze kiedyś to powtórzymy, naprawdę. Zakupy z nastolatką to też jest coś fajnego, także myślę, że będzie tylko lepiej. No i tak, z minusów niestety, słuchajcie, nie kupiłam farby do włosów.
Więc troszkę byłam rozczarowana, ale okazało się, że nie tak łatwo ją dostać, więc będę musiała troszkę pomyśleć. Nie wiem, czy ją zamawiać, czy jeszcze pojadę gdzie indziej po prostu, żeby ją kupić stacjonarnie. No, zobaczymy. Chociaż tutaj na przykład teraz wydają mi się te włosy bardzo ciemne, uważam. Ja sobie wymyśliłam, że kupię kolor 7. Nie wiem, bardzo chcę wierzyć w to, że to się uda i wszystko będzie pięknie, natomiast zobaczymy, jak będzie. W ogóle tak, jeszcze na dzisiaj zaplanowałam, że trochę po pierwsze chciałabym pomóc mamie w sprzątaniu, więc zająć się takimi, no takimi różnymi rzeczami, że tam możemy we dwie po prostu zrobić, czy tam ja sama po prostu posprzątam, nie tak, wiecie, no tak po prostu bardziej gruntownie, o. I jeszcze pomyślałam, że może paznokcie bym zrobiła, bo już mam taki spory odrost, więc akurat dzisiaj mam czas, bo pogoda się zepsuła, powiem wam, jest tak zimno, wiatr w ogóle wieje, także myślałam, że na jakiś spacer wiosenny pojadę jeszcze, ale chyba raczej taki domowy dzień dzisiaj, więc chciałabym zająć się później właśnie takim sprzątaniem. Dla odmiany, jak nie u siebie, to tutaj może coś po prostu posprzątam. I dlatego też, między innymi, słuchajcie, kupiłam mamie Wikal. Zobaczę, jak on się tutaj sprawdzi. Rękawiczek nie kupiłam. Może mama jakieś ma takie do sprzątania. No ale tak, kupiłam Wikal w Deals, bo w porcie Łódź jest Deals, w ogóle jest tam też Hebe. Nic nie kupiłam w Hebe, ale tylko tak mówię, że jest. Z takich nowości, bo zawsze mnie to zaskakuje, że kiedyś nie było, a teraz jest. Także fajnie, słuchajcie, mam tutaj, a jeszcze może w tej Ikea, tak naprawdę kupiłam tylko to. Jeszcze chciałam kupić takie pojemniki, słuchajcie, do biurka, ale nie znalazłam. Nie znalazłam tych takich wkładów do szuflad, takich, które one są niby kuchenne, ale można je do tego biurka włożyć. W ogóle tylko kilka rodzajów znalazłam. I tak mówię, a nie, chcę sobie jeszcze porównać z tamtymi, przeszłam, nie było, więc w ogóle nie wiem. No i już po prostu, wiecie co, rzutem na taśmę znalazłam te szczotki, których nie było, no po prostu nie wiem, szukałam naprawdę, ale jak chodziłam po sklepie, to ich nie było i były przy kasach dopiero. I w końcu je tam znalazłam w jednym takim pojemniku i super, właśnie chciałam te szczotki wypróbować, Magda przy kawie je ostatnio bardzo zachwalała i w sumie pomyślałam, dlaczego ja nie mam takiej szczotki? Dlaczego ja wszystko zawsze na przykład taką gąbeczką szoruję, czy coś tam, jak taka szczotka, to jest świetne rozwiązanie przecież. Czy żeby umyć właśnie jakieś płaskie powierzchnie, wiecie, płytki na przykład, fugi właśnie, czy żeby coś tam doczyścić w rogach. Ja myślę, że to jest super rozwiązanie, nie wiem, że ja nie kupiłam tego wcześniej. Teraz mam, więc kupiłam dwie, wiecie, do łazienki i do kuchni może, żeby mieć różne. I tutaj jeszcze, nie ma tego dużo tak naprawdę, ale słuchajcie, bo już tylko książki i bluzki. Natomiast kupiłam mamie prezent, bo tak nie, ona nic nie chciała, nie chciała, ale potem jak ja zobaczyłam tę książkę, to mówię, ja słyszałam, że ona jest taka dobra, bo literaccy ją ostatnio polecali. Zuza chyba też mówiła, że jest dobra, więc pomyślałam, że ej, ona chyba naprawdę jest bardzo ciekawa, więc mówię, no. Więc kupiłam mamie prezent, Ludzie z Kości. Piękna jest ta okładka, bardzo mi się podoba. Bardzo, nie widzę z tyłu też tak. Bardzo ładna. Chyba podobno smutna książka, ale słyszałam właśnie, że bardzo dobra. Także ciekawa jestem, pewnie mnie zostawię, nie będę zabierać, ale jak ona przeczyta, powie mi co myśli, to potem ja sobie ją chętnie przeczytam, także kupiłam też tę książkę i coś, po co pojechałam, słuchajcie, moje zamówienie, bo z jakiegoś powodu zamówiłam je do portu właśnie, do Empiku, żeby tam odebrać. I w sumie fajnie, bo przy okazji odbioru, wiecie, w Empiku jest możliwość... Znaczy dostaje się po prostu kupon 20% na jakieś zakupy, więc to się czasami przydaje, jak po prostu już się jest na miejscu i coś wpadnie w oko, więc można skorzystać. Więc ja tutaj, słuchajcie, mam, proszę mówię was, 4 książki, które sobie zamówiłam, ale jeszcze jedno zamówienie do mnie idzie. Słuchajcie, ja nie wiem, co to jest. To zamówiłam dlatego, że pewna dziewczyna na YouTubie, którą oglądam, polecała tę książkę. A że ja ją lubię, to pomyślałam, sprawdzę, co ona lubi. No okładka mnie o tyle nie zachęca, że nie uważam, że jest to jakoś wielce ambitna i dobra książka, ale pomyślałam, że nie oceniamy po okładce, prawda? To znaczy, ja czasami oceniam, że jak mi się podoba, to chętnie kupię. Natomiast to, że mi się nie podoba, nie znaczy, że może nie jest dobra. I jest to książka Jesteś kozak, uwierz w siebie i zacznij żyć pełnią życia. Jen Sincero. Poradnik dla kobiet i mężczyzn. No. Więc... Nie wiem. Mówię, kupiłam ją z polecenia tej dziewczyny, więc mam nadzieję, że jest dobra. Następna książka to Dziennik Pustki, który też jakiś czas temu literaccy chyba właśnie polecali.
I jakoś tak mi zapadła w pamięć ta książka, a może nie, na Instagramie dziewczyna. Na Instagramie dziewczyna wrzucała książki, czasami właśnie pokazuje książki jakieś takie o konkretnej tematyce, czy tam no po prostu pod... Tak, no wybiera i czy to tematykę książek na przykład, czy na przykład, nie wiem, książki dla kobiet, czy to książki smutne, czy to jakieś tam, wiecie, no po prostu różne tematy i kategorie i tam pojawiła się właśnie ta książka. Dziennik pustki. Emi Yagi i tak mnie zainteresowała, ponieważ nie było jej na Legimi, to ja sobie po prostu dodałam, wiecie, dodałam ją do zakupu w Empiku i tak mówię, będzie czekać, aż kiedyś będę robiła jakieś zamówienie, to sobie ją zamówię. No i właśnie, że robiłam to, to też zamówiłam tę książkę od razu. Słuchajcie, podzieleni. To jest książka Nila Schustermana i... Jakiś czas temu zastanawiałam się bardzo nad serią Kosiarzy i Wam chyba też tutaj mówiłam, na Instagramie na pewno mówiłam. Trochę dlatego, że mi się bardzo podobały okładki. Ja wiem, że to jest taka seria bardziej młodzieżowa, natomiast z tego co ja słyszę, Neil Schusterman w tych książkach tak naprawdę przemyca bardzo ciekawe, takie zupełnie dziwne, wydawałoby się takie dystopijne teorie. Natomiast nie wiem, czy to jest aż tak bardzo nieprawdopodobne i niewiarygodne. Natomiast ta książka tak mnie zainteresowała, że pomyślałam, chcę ją przeczytać. Co prawda to jest pierwszy tom, więc nie wiem, no mam nadzieję, że mnie zainteresuje i jakby sięgnę też po kolejne. Zbiera same dobre opinie, żeby nie mówić bardzo dobre, więc no tym bardziej jestem ciekawa. Nie wiem, czy słyszeliście o tej książce, czy nie. Tak z grubsza, z tego na ile ja słyszałam, generalnie jest to książka, tak na szybko może Wam tutaj przeczytam. Po długiej i krwawej wojnie domowej armie zwolenników życia i tych opowiadających się za wyborem doszły do porozumienia i uchwalono ustawę o życiu. Chroniła ona ludzką egzystencję od chwili poczęcia do 13 roku życia, jednak między 13 a 18 urodzinami rodzic mógł zdecydować o rozszczepieniu swojego dziecka, czyli podzieleniu na narządy i części, które przekazywano do przeszczepu. Ten proces według władz państwa gwarantował zdrowie społeczeństwa, a także bezpieczeństwo. Osobniki niechciane lub sprawiające kłopoty były eliminowane, jednak formalnie nie umierały. Wydaje się to tak nieprawdopodobne, tak dziwne i tak moralnie sprzeczne pewnie z naszymi zasadami, tak, czy nie wiem, wartościami, którymi się kierujemy. Natomiast podobno jest to tak dobrze wyjaśnione w tej książce, że jak się po prostu wchodzi w ten temat, to wydaje się to wszystko bardzo spójne i logiczne. Więc to mnie najbardziej zainteresowało, że ten autor potrafi tak pisać o takich rzeczach, że wymyśla takie teorie, które mówię, na pewno... Już w momencie samego usłyszenia jakby tematu tej książki mogą wzbudzać jakieś kontrowersje, że jak to? I dlatego właśnie jestem ciekawa, no właśnie jak to? Jakie mogą być w ogóle jakby argumenty za stosowaniem na przykład czegoś takiego? Bardzo mnie to zainteresowało. No i słuchajcie, ostatnia książka to jest książka, którą też już chyba około roku mam na swojej liście. To jest książka Mindset. I też właśnie była dodana przez długi czas właśnie do moich zakupów i czekała na swój moment. Changing the way you think to fulfill your potential. Także w końcu ją też zamówiłam, bo tak jak mówię, była na mojej liście. O, jest tak brzydko wydana, bo ma takie małe literki. Więc będzie się to po prostu długo czytać. Mam nadzieję, że jest dobrze napisana. Wiecie, tak przystępnie. Natomiast ta książka też mi została polecona. Już właśnie jakiś czas temu i tak mówię, dodałam ją na listę i tak czekałam. No i jak robiłam zamówienie, tak naprawdę skłoniło mnie do tego to, no właśnie zamówiłam książki, które po prostu już długo były na liście i czekały tak naprawdę, więc... więc to wszystko. I ostatnie rzeczy, słuchajcie, tutaj jakieś rachunki, to słuchajcie, rzeczy z Mojito. Mój ulubiony typ koszulek. A one w Mojito, słuchajcie, kosztowały 30 zł. Wszystkie mam w rozmiarze L. To są bluzki, które tutaj są pod szyję. Pięknie wycięte, mają tutaj właśnie rękawki i są po prostu trochę dłuższe. Dla mnie rewelacja, są bardzo wygodne, bardzo przyjemne. Mamy tutaj 95% bawełny i 5% elastanu, z tego co pamiętam. Także standardowo, tak dokładnie. Bardzo przyjemne, bardzo miękkie, bardzo miłe. I wiecie co, ja mam już taką bluzkę z Mojito, tylko ja ją kupiłam, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu. I mam wrażenie, że ona jest trochę grubsza.
grubsza niż ta. I te są takie bardziej elastyczne, jakby mam wrażenie. Tamta jest troszkę bardziej taka grubsza właśnie i trochę mniej elastyczna niż te. Natomiast nie przeszkadza to, one są naprawdę bardzo fajne. Wzięłam taki zielony kolor, bo wydawało mi się w przymierzalni, że było mi w nim po prostu bardzo ładnie. No i standardowo wzięłam po prostu czarną, bo nawet jak będę chciała, to mogę po prostu w niej ćwiczyć. Wiecie, że się nad tym zastanawiałam, co tutaj zrobić. Zamawiałam różne, testowałam też. Nie wiem, czy Wam o tym nawet mówiłam. W każdym razie zamówiłam też taki model z Intimissimi, bo oni też tam mają, a ja wiem, że Intimissimi ma dobrej jakości te rzeczy, więc mówię, wypróbuję sobie, zobaczę, może to akurat to, czego szukam. Natomiast przyszła i okazało się, że nie, to nie to, czego szukam, jest tak trochę dziwnie wycięta i coś tam mi nie leżało, ten materiał taki cienki ogólnie nie jest zła, więc myślę, że to zależy trochę od preferencji, ja po prostu szukam czegoś innego, nie chcę, żeby mi tam za bardzo było widać stanik, bo ja i tak stanik muszę nosić, więc ją też odesłałam, ona kosztowała około 100 zł, tak jak ta z Nexa kosztowała też około, nie, tamta kosztowała chyba... Ta z Intimissimi kosztowała chyba 70. Ta z Nexa kosztowała 97. Ta z Nexa jest super, więc zastanawiałam się, czy nie zamówić sobie na przykład większego rozmiaru i nie przetestować, więc może jak będę gdzieś robiła kiedyś przy okazji zamówienia na Zalando, to może wtedy też zamówię i sprawdzę. Natomiast teraz mam te i mówię, one mogą być dla mnie i do chodzenia, wiecie, i na co dzień po prostu, i jak będę chciała w nich ćwiczyć. I kupiłam jeszcze białą, bo biały latem bardzo mi się podoba, pięknie wygląda, pięknie odbija światło, wydaje się taki czysty, taki lekki, trochę mam wrażenie, tak czuję się od razu świeżej, jak zakładam coś białego, tak, nie, że nie jest mi aż tak gorąco, mam wrażenie, w upalny dzień, mimo tego, że niewiele to zmienia, jak mamy upalny dzień, ale jakoś ja się dobrze czuję, więc wziąłam sobie jeszcze białą, tym bardziej, że tak jak mówię, one kosztowały 30 zł, wszystkie mam w rozmiarze L, XL-ka mi tutaj odstawała trochę, wiecie, pod pachami, jakby tutaj było widać po prostu, tak odstawała w tym miejscu, więc no trochę była jakby za duża. No więc wzięłam te, no zobaczymy, mam nadzieję, że w praniu one się nie skurczą jakoś za bardzo, natomiast bardzo przyjemny materiał, bardzo fajny, mówię, one są też takie trochę dłuższe, nie takie przykrótkie dla mnie, więc dlatego bardzo mi się spodobały, no i kupiłam sobie po prostu od razu 3. I to wszystko, słuchajcie, to wszystko z naszych zakupów, także, no i jeszcze tam, aha, jeszcze weszłam do Biedronki tak naprawdę i kupiłam coś tam, wiecie, do jedzenia na śniadanie. I tyle. Także chyba myślę, że będę kończyć, dlatego że tak jak mówię, dzisiaj mam plan taki, że może sobie zrobię paznokcie, ale zanim to może zabiorę się za to sprzątanie, przetestuję ten wikal tutaj właśnie, coś tam porobi, wiecie. Też co jakiś czas robimy z mamą takie porządki, że wyjmujemy na przykład wszystko, czy to z jakichś szafek, czy w kuchni na przykład właśnie i sprawdzamy, pozbywamy się pewnych rzeczy, no żeby tam, wiecie, był porządek i było miejsce po prostu na wszystko. Więc może dzisiaj też się za coś takiego zabierzemy. No i ja tam przede wszystkim właśnie w łazience chciałam też przetestować ten płyn. I tak dzień zleci tak naprawdę, w ogóle jest tak ciemno. Ja nie wiem, czy zaraz nie zacznie padać, bo są takie ciemne chmury, więc powiem Wam, że tak trochę nieprzyjemnie, więc czym się trzeba tutaj w domu zająć. Jeszcze w międzyczasie film muszę zmontować, także ogólnie mam co robić. I tak, ale chciałam Wam tutaj właśnie pokazać, co nam się udało odebrać, kupić i załatwić, więc ogólnie bardzo fajny dzień, a dzisiaj, no właśnie, obowiązki domowe, zajęcia i tyle. Także ja myślę, tak jak mówię, że będę już kończyć, że chyba nie będę się odzywać. Nie wiem, kiedy teraz będę nagrywać, zobaczymy. Chciałabym tą farbę załatwić i chciałabym w końcu ufarbować te włosy, bo jest to duży problem. Tak trochę po prostu jestem pomiędzy, bo nie wiem teraz, co zrobić, bo po prostu ja nie wiem, kiedy ja będę w stanie teraz pójść do fryzjera tak naprawdę. Mój fryzjer też co jakiś czas ma jakieś tam, wiecie, przerwy takie, że nie jest dostępny. Często to się akurat zbiega z czasem, kiedy ja akurat mogę być w Łodzi, mogę przyjechać, więc jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Natomiast jak kupię zły kolor, no ja nie wiem, co wtedy. Na szczęście mam ten puder taki, nie, z Pantene. No to jakby co, to jakiś czas można poudawać. No ale nie wiem, te włosy teraz mi się wydają takie ciemne, ale mówię, może dlatego, że tu jest ciemno i ten dzień taki, a one tak naprawdę przecież są chyba jasne. Jak na brąz, tak? Chociaż mi chyba fryzjer mi mówił, że w ogóle to jest ciemny blond. Po prostu my często mamy inne wrażenie kolorystyczne. No i troszkę taki kolejny fail się zadział. Słuchajcie, zrobiłam sobie ten sam lakier, który ostatnio, ten neonowy, tutaj też tak za bardzo tego nie widać. I słuchajcie, ten paznokieć zrobiłam i jest zrobiony cały. Natomiast te, nałożyłam bazę, nałożyłam lakier i kiedy nałożyłam top, lampa mi się zepsuła.
zepsuła się. Potem prawdopodobnie przez to, że próbowałam jej i tak używać, to chyba się troszkę spaliła, bo poleciał taki dymek. Także nie mam lampy i nie dało się tego dokończyć, niestety, nijak. No więc tak jak mówię, ten fajnie skończony, tutaj jest nałożona baza i lakier, niestety nie ma topu, więc ten kolor wydaje się taki bardzo wyblakły i matowy wręcz. W porównaniu do tego to jest po prostu no, zupełnie inaczej, ten jest taki intensywniejszy w ogóle i błyszczący. No a tutaj w ogóle nie mam nic, także... I jeszcze zdążyłam sobie złamać paznokcia. I boli bardzo, także zrobiłam sobie tutaj małą rankę, nie będę pokazywać, ale tak, no... Te nie są zrobione w ogóle. Więc zanim dojadę do Warszawy, muszę z takimi chyba wytrzymać, bo już wolę chyba mieć na tej ręce cokolwiek, co je zabezpieczy. No bo one, wiecie, są jednak po zdjęciu hybrydy pilnikiem, więc one są takie, no ten jeszcze spoko, tutaj ten się tak troszeczkę wygina z tej strony, wiecie, takie delikatne. No lepiej na nie uważać. Także no niestety taki fail, lampa się spaliła, także już nie ma robienia paznokci w Łodzi, będzie tylko w Warszawie. Trudno, najwyżej będę zabierała lampę ze sobą. A słuchajcie, chciałam powiedzieć tylko, że ten wiakal to cuda robi. Naprawdę. Usuwa kamień, pięknie domywa, doczyszcza. No powiem, rewelacja ogólnie. Także taki to jeszcze update tutaj chciałam Wam dać. No niestety nie wszystko się udało w ten weekend, co sobie zaplanowałam, no ale trudno. Bywa i tak. Gdybym ja wiedziała, gdybym wiedziała, że nie wytrzyma aż tak długo, to bym zrobiła sobie, słuchajcie, bazę, dlatego że możliwe, że zdążyłabym malować sobie obie dłonie tą bazą, bo tylko nakłada się, wiecie, bazę, dwie warstwy, top na to i to bym musiała trzy razy utwardzać, a tak to pięć musiałam, wiecie, ten paznokieć i potem te, to może i by się nawet udało jakoś, wiecie, zrobić kawałek tej ręki chociaż. No trudno. Musi poczekać, aż pojadę do Warszawy, więc wygląda to głupio. Ale no co, tak jak mówię, wolę, żeby one były chociaż troszkę bardziej utwardzone, przynajmniej u tej dłoni to się nie będą wyginać i może się nie połamią. I trochę jakoś wytrzymają po prostu jeszcze te kilka dni. Dobra, to słuchajcie, ja się żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną w te dni, w ten weekend, także widzimy się niebawem. Także do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia.